choć między nimi tylko 3 lata różnicy, to są zupełnie dwa inne pokolenia fighterów MMA. Marcin Wójcik debiutował w wieku 17 lat w 2007 roku. Rafał Kijańczuk, debiutant z 2018, rozpoczyna od mocnego, niskiego kopnięcia. Zabolało! Kijańczuk to typ sprintera. Wszystkie walki rozstrzygał w pierwszej rundzie. Ale nie ma jakiegoś szaleńczego, wariackiego ataku. Dawania się w wymianę, chce zacząć od dystansowania, od tych kopnięć. Jeżeli będzie okazja, to oczywiście strzeli prawą ręką, w której ma moc i siłę ogromną. Ale kopnięcia także potężne, pod kolano. Zamyka go już powoli Wójcik pod klatką. No, musiał się teraz ratować cepami Kijańczuk, ale zepchnięty do defensywy. Wójcik rozpoczyna ten swój szalony atak. Kijańczuk dobrze skontrowany przez Wójcika, krótkim sierpowym. Ale kilka ciosów, tych kolan, rzeczywiście teraz w tempo. Rewelacyjnie wyczuł to Marcin Wójcik, wykorzystując swoje doświadczenie, ma już rywala na plecach. A to dla zawodnika z Piły, który w tej chwili trenuje w poznańskim Mankosie, sytuacja zdecydowanie lepsza. Rafał Kijańczuk z świadomy braków w parterze mówił, że właśnie nad nimi pracował. No tak, ale ta próba podebrania najpierw ręki, później nogi spowodowało, że Wójcik ma już boczną. No i on wie, co robić. Za chwilę pewnie te łokcie będzie spuszczał na głowę swojego rywala. Jeszcze z niewielkiej wysokości. Ale za chwilę będzie zupełnie inaczej. Szuka okazji do wykluczenia ręki Rafała Kijańczuka Marcin Wójcik. Nie udało się przełożyć nogi, ale może być był tylko atak pozorowany. Tu trzeba skoncentrować się przede wszystkim na obijaniu rywala. Jeżeli jest taka pozycja, to nie wolno dać się uciec. Zajście za plecy. Szybko Kijana do siatki. Ryzykowną metodę ucieczki z parterów wybrał Rafał Kijańczuk. Zobaczymy, czy to ryzyko się opłaci. Nie jest Wójcik wpięty za plecy. No i chyba się opłaci. Rafał Kijańczuk stanął na dwóch nogach. Co prawda jeszcze nie jest uwolniony od tego uścisku Marcina Wójcika. Będzie jeszcze raz próbował Wójcik przewrócić swojego rywala. Za jedną nogę zakręcił się, ale uciekł zawodnik z warszawskiego WCA. Teraz pewnie znów rozpuści ręce, kolana. Będzie starał się być silny i dynamiczny Rafał Kijańczuk. Wójcik ciągle spokojny, ciągle ostrożny. Zdaje sobie sprawę, że z każdą sekundą tej walki jego szanse rosną. Jeżeli nie uda się Kijańczykowi trafić bardzo mocno właśnie w tych początkowych fragmentach walki do zakończenia pierwszej rundy, pozostało jeszcze 100 sekund, to wówczas Wójcik jako ten zawodnik wszechstronniejszy, bardziej doświadczony, może być lepszy. Tylko czy będzie miał nogę? Teraz problem z nogą Kijańczuka. Już były dwa podbródkowe i sierp. Próbuje rozchodzić tą stopę Kijańczuk. Potężne kolano na wchodzącego w tempo Wójcika, ale spłynęło to po nim. Wójcik łapie klincz. Dwa kolana. Głowa blisko. Dobra praca. Podebranie nogi. Patrzę tam na stopę prawą stopę, prawda? Tak jest. Tam jest jakiś problem. Nie będzie zapewne tych prawych kopnięć. Odwrotna pozycja Wójcika, który czeka w tej chwili na potężny lewy sierp. Jeszcze raz będzie spróbował robić to samo. A jednak kopnął tą nogą. Znaczy rozchodził. A już ciężko oddycha Rafał Kijańczuk. Zostało mu jeszcze siły na kilka zrywów. No ale to pierwsza runda dopiero. Zregeneruje się. Zaczyna panować nad sytuacją. Znów wyjęcie nóg znakomicie. Wysoko do góry i
na matę. Tak właśnie Marcin Wójcik buduje tę swoją przewagę w tej walce. Tak kończy się pierwsza runda. Ciekawe, czy w narożniku usłyszymy, co się stało ze stopą u Rafała Kijańczuka. Panie, to działa mnie za pasto. Jeszcze dwa, trzy zejścia i go zajedziemy. Nie sięgnął tutaj kolanem Kijańczuk. I świetnie skontrowany przez Wójcika natychmiast ostudził zapał swojego rywala. Druga runda przed nami tego eliminatora w kategorii półciężkiej. Rafał Kijańczuk kontra Marcin Wójcik. Kijańczuk czerwone spodenki, Wójcik niebieskie. Na zwycięzcę czeka już Adam Kowalski. Fight! I znów mocno i szybko do przodu, to oczywiście Kijańczuk. Szuka odpowiedniej chwili do wejścia w swój zasięg Kijańczuk. Mocno ruszył, zdecydowanie bardzo nisko. Wie, że przewrócenie rywala może stawać się coraz łatwiejsze, ale Kijańczuk z tego wyszedł, powiedział kolanem, później sierpem zablokowanym przez Wójcika. Dobrze się wybronił Kijańczuk, a mam wrażenie, że Wójcik popełnił błąd, szukając za wszelką cenę tam chwytu za dwie nogi, mógł wcześniej przejść do chwytu za jedną. Było kopnięcie w to samo miejsce. Widać też siniak na łydce Marcina Wójcika. Są mocne ciosy Kijańczuka. Ale Wójcik czeka! Trafiłem bardzo mocno, teraz czekał na zimno. Chciał ucelować głowę, powracającą głowę rywala, ale się nie udało. Ten prawy sierp Wójcika w tej chwili robi bardzo dobrą robotę. Ależ zakręcił tam Kijańczukiem Marcin Wójcik. I znów widzą Państwo, odwrotna pozycja. Więc takie szykowanie być może do haka pod prawy łokieć zagania Wójcik swojego rywala. Kijańczyk po łuku nie daje się ustawić na siatce. Ale schodzi teraz często Kijańczyk, właśnie tak jak w tej chwili, na mocniejszą rękę Wójcika. Fantastycznie zamarkował uderzenie sierpowym ciosem, a później poszedł nisko pod ręką rywala i ma Wójcik to, co chciał. Półgarda jest na górze, może pracować. Jest blisko środka też, ale Kijańczuk idealnie się zrywa. Zostały tam jeszcze zapasy energii. Kontra Wójcika i wszystko wraca do normy. No i teraz półgarda. Czy Kijańczuk zerwie się jeszcze raz, czy ma na tyle sił? Zaraz będzie dosiadł. Podpowiadał, żeby trzymał Wójcik pozycję, on nie posłuchał. Ma dosiad, ma wpięcie, ma rozciągnięcie rywala. W tej chwili ma naprawdę Marcin Wójcik wygraną walkę. Można atakować i trzeba czekać tylko, żeby przełożyć tę rękę pod brodą rywala. I tak jak Adam Kowalski skończył Kijańczuka, skończył teraz czyżby. Sytuacja jest dla Wójcika doskonała. Przełożył prawą rękę jeszcze pod brodą. To jest jeszcze naciskówka, nie ma co się szarpać. Kijańczyk musi teraz kontrolować dłonie nadgarstki swojego rywala, żeby oddalić zagrożenie Mataleao, ale to jest tylko jedno z zagrożeń, jakie możemy zaserwować Marcin Wójcik w tej pozycji. To jest drugie ciosy z górnej pozycji. Marcin Wójcik nadal niepokonany w Fight Exclusive Night po 5 latach powrót. Ale wrócił bez wątpienia lepszym zawodnikiem niż był. Tak jak w zasadzie spodziewaliśmy się, że jeżeli ta dynamika Kijańczyka
Kielenczuka nie weźmie górę w pierwszej rundzie, to później przewaga wszechstronniejszego zawodnika MMA, jakim jest bez wątpienia gigant z Piły, trenujący w tej chwili w Wankosie, weźmie górę. Za nami za chwilę werdykt. A w imieniu firmy Blake Pruszyński puchar dla zwycięzcy wręczą nasze urocze Ring Girls. Za chwilę zobaczą Państwo te najważniejsze fragmenty tej walki. 5 lat temu odprawiały Krzysztofa Pietraszkę i Wojciecha Janusza. Potem... No i pamiętam, że to zwycięstwo nad Wojkiem Januszem było sensacją pewnego rodzaju, bo to Janusz miał być tym zawodnikiem, którego jiu-jitsu jest znakomite i miał poskręcać swojego rywala. Teraz wygrana nad Rafałem Kijańczukiem. To chyba jeden z lepszych bilansów ogólnie rzecz biorąc w historii Fight Exclusive Night w tej kategorii. No ja myślę, że takie walki, jakie toczył Wójcik z Narkunem, za Szkamem, po prostu zrobił swoje, choć przegrał. Zostaje Marcin Wójcik!